Tam jest listy do Filipian z 3 rozdziału. Filipy 3, vers 20, bis 4, vers 19. Z 3 rozdziału od wiersza 20 i 4 rozdział do wiersza 9. Nasza zaś Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Przeto, bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę także i Ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Der große Gedanke des Geistes Gottes im Philipperbrief. Tą wielką, najważniejszą myślą Ducha Bożego, która zawarta jest w liście do Filipian, ist das christliche Leben, wie es triumphiert über alle widrigen Lebensumstände. Jest to życie wierzącego, które triumfuje pomimo tych życiowych okoliczności. Wir könnten einen Titel setzen über diesen Brief. My możemy tytuł postawić czy zapisać przed tym listem. Freut euch im Herrn allezeit. Radujcie się w Panu zawsze. Allezeit bedeutet in allen Tagen. Zawsze to znaczy we wszystkich, przez wszystkie dni. In guten Tagen. W dobrych dniach. Und in dunklen Tagen. I w tych dniach ciemnych. Das ist die große Überschrift über diesen Brief. To może być tytułem, który możemy postawić przed tym listem. Seine große Gnade für uns. Tą wielką, jest wielka łaska dla nas, die wir uns bekehrt haben. Którzy się nawróciliśmy. Dass Gott durch die Neugeburt uns dieses neue christliche Leben. To jest to, że przez nowo zrodzenie Bóg dał nam chrześcijańskie życie. Und dieses christliche Leben wird uns hier vorgestellt in diesem Brief. I właśnie to chrześcijańskie życie jest nam przedstawione w tym liście. Und der Hauptteil dieses Briefes ist Kapitel 2 und 3. A tą główną częścią tego listu to jest rozdział 2 i 3. Kapitel 2 wird uns die Schönheit dieses Lebens gezeigt. Drugi rozdział pokazuje nam piękność tego życia. Es ist vollkommen dargestellt worden im Leben und Sterben des Herrn Jesus. Jest ono przedstawione doskonale w życiu i w śmierci Pana Jezusa. Da sehen wir, welche Gesinnung dieses Leben offenbart. Widzimy, w jakim usposobieniu to życie się objawiło. Es sind hauptsächlich zwei Charaktere. To właściwie są dwie podstawowe cechy.
Es ist erstens Demut. Pierwsze jest to pokora. Und zweitens Gehorsam. A po drugie posłuszeństwo. Das hat unser Herr Jesus vollkommen dargestellt. I to właśnie Pan Jezus pokazał doskonale. Es ist das Thema von Kapitel 2. To jest tematem rozdziału drugiego. Das Thema von Kapitel 3 ist die Kraft dieses Lebens. Tematem trzeciego rozdziału jest moc, która jest w tym życiu. Wir haben nämlich nicht nur dieses ewige Leben empfangen. Bo myśmy nie tylko otrzymali duchowe, wieczne życie, sondern auch Gott, der Heilige Geist, wohnt in jedem. Ale również Bóg, Duch Święty, mieszka w każdym wierzącym. Und er ist die Kraft dieses christlichen Lebens. I On jest właśnie siłą tego chrześcijańskiego życia. Das ist das Thema des dritten Kapitels. I to jest tematem trzeciego rozdziału. Da jagt der Apostel Paulus einem Ziel entgegen. Apostoł Paweł biegnie do celu. Und er läuft diesem Ziel entgegen mit großer Kraft. I on biegnie do tego celu z wielką siłą. Aber es ist nicht seine eigene Kraft. Ale to nie jest jego własna siła. Es ist die Kraft des Geistes Gottes. Jest to siła Ducha Bożego. Wir dienen durch den Geist Gottes. My służymy przez Ducha Bożego. Wenn wir den Philipperbrief betrachten und näher ansehen, kiedy rozważamy ten list i bliżej się mu przyglądamy, und es ist ein Brief, der viel, den viele Gläubigen lieben, to jest to list, zauważamy, który wielu wierzących bardzo lubi, dann sehen wir, dass die Philipper einen guten Glaubenszustand haben. To zauważamy, że Filipianie byli w bardzo dobrym stanie duchowym. Der Apostel muss kein einziges Mal von der Gefahr Satans sprechen. Apostoł właśnie ani razu nie mówi o tych niebezpieczeństwach szatańskich. Wie zum Beispiel Paulus im zweiten Korintherbrief. Jak na przykład jest to w drugim liście do Koryntian, o czym pisze Paweł tam. Und der Apostel Petrus in seinem ersten Brief. Albo apostoł Piotr w swoim pierwszym liście. Diese beiden sprechen dort von der Gefahr des Feindes. Oni tych obydwu pisze o tych niebezpieczeństwach wroga. Das muss den Philippen nicht direkt gesagt werden. I to Filipianom nie musiało być bezpośrednio powiedziane. Auch das Wort Sünde kommt nicht ein einziges Mal vor. Również i słowo grzech nie występuje tutaj ani razu w tym liście. Das war nicht das Problem der Philippen. To nie było problemem Filipian, dass sie immer wieder in Gefahr waren zu sündigen, że oni bez przerwy byli w niebezpieczeństwie, aby zgrzeszyć, aber sie hatten eine andere Gefahr, ale oni mieli inne niebezpieczeństwo. Die Gefahr war, dass die irdischen Dinge ihr Herz erfüllte. Było to niebezpieczeństwo tym, że te ziemskie rzeczy wypełniało ich serce. Die irdischen Dinge sind in sich selber nichts Böses. Te ziemskie rzeczy same w sobie nie są rzeczami złymi. Das ist unsere Arbeit, die Arbeit im Haus und an der Arbeitsstelle. To jest nasza praca, na przykład praca zawodowa, czy praca, którą wykonuje się w domu. Das ist auch, wie wir die Freizeit verbringen. To również jest problem spędzania naszego wolnego czasu. Und wir dürfen uns freuen an diesen irdischen Dingen. I my możemy cieszyć się z tych ziemskich rzeczy. Es ist sehr traurig, wenn eine Hausfrau keine Freude hat an den Hausarbeit. No to jest bardzo smutne, jeśli jakaś niewiasta nie ma radości w swojej pracy w gospodarstwie domowym. Oder wenn ein Kind ohne Freude zur Schule geht. Albo jeśli jakieś dziecko bez radości idzie do szkoły. Oder wenn wir ohne Freude unsere Arbeit an der Arbeitsstelle verrichten. Albo jeśli bez radości pracujemy w zawodzie, zawodowo. Wir dürfen uns freuen an den irdischen Dingen. My możemy cieszyć się w tych ziemskich rzeczach. Aber es ist immer die Gefahr, dass die irdischen Dinge unsere Herzen so ausfüllen.
ale zawsze jest niebezpieczeństwo, że te rzeczy ziemskie tak bardzo zajmą nasze serce, dass wir nicht mehr uns wirklich freuen am Herrn Jesus. Że już wtedy nie cieszymy się w rzeczywistości w Panu Jezusie. Die Gefahr der Philipper wird uns gezeigt im Alten Testament. To niebezpieczeństwo Filipian pokazane jest nam również w Starym Testamencie. Bo kiedy lud izraelski szedł do ziemi, to były 2,5 pokolenia, które nie chciały przejść przez Jordan. Weil das Land vor dem Jordan gut war für die Vieh. Bo ten, ta kraina przed Jordanem była w ich oczach dobra dla bydła. Die irdischen Dinge haben sie aufgehalten, sich wirklich und ganz dem Herrn zu erfreuen. I właśnie te rzeczy ziemskie sprawiły, że oni nie mogli się całkowicie i w pełni ucieszyć w Panu. Das war die Gefahr der Philipper. To właśnie było niebezpieczeństwem Filipian. Darum sagt der Apostel in Kapitel 3, Vers 20. I dlatego też apostoł Paweł pisze w trzecim rozdziale, w 20 wierszu: Vergesst nicht, euer Bürgertum ist in der Himmel. Nie zapominajcie o tym, że wasza ojczyzna jest w niebie. Da sagt nicht einfach, denkt daran, dass ihr in den Himmel kommt. To on mówi, przez to myślcie, że przyjdziecie do nieba. Das ist eigentlich nicht die Bedeutung dieser Aussage. To znaczy, to nie do końca jest to, ta myśl. Obwohl das natürlich wahr ist von jedem, der glaubt. Chociaż to oczywiście jest prawdą, że każdy, kto wierzy, dass er am Ende seines Weges in den Himmel kommen wird. Na końcu swojej drogi wstąpi do nieba. Wenn er sagt, euer Bürgertum ist in den Himmel. Ale jeśli tu jest napisane, że wasza ojczyzna jest w niebie, dann meint er in unserem Leben hier auf Erden, to uważa on, myśli, że tu w naszym życiu na ziemi sollen wir nie vergessen, dass wir Himmelsbürger sind. Nie powinniśmy nigdy zapomnieć, że jesteśmy obywatelami nieba. Einmal haben die Jünger, die den Herrn begleitet haben, kiedyś uczniowie, którzy towarzyszyli Panu, demonen ausgetrieben, wypędzili demony. Und sie kamen zum Herrn und sagten, die Dämonen sind uns untertan. I oni wrócili do Pana i powiedzieli, demony są nam posłuszne. Und der Herr antwortet ihnen, freut euch nicht darüber. A Pan im powiedział, nie cieszcie się z tego powodu. Freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Cieszcie się z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie. Und wenn der Schreiber des Hebräerbriefes das himmlische Jerusalem beschreibt, a kiedy pisarz listu do Hebrajczyków opisuje to niebiańskie Jeruzalem, dann spricht er von der Gruppe der Gläubigen der Zeit der Gnade, to pisze on o grupie wierzących z czasu łaski, sie sind im Himmel angeschrieben, że oni są zapisani w niebie. Wir sind Himmelsbürger, das wollen wir nicht vergessen. My jesteśmy pielgrzymami nieba, o tym nie możemy zapominać. Was beinhaltet das? A to, co to oznacza? Es sind zwei Dinge, die wir in Epheser 2 finden. To są dwie rzeczy, które znajdujemy w liście do Efezjan. Epheser 2, Vers 19. Drugi rozdział listu do Efezjan, wiersz 19. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Das erste ist, dass wir Mitbürger der Heiligen sind. To pierwsze jest to, że jesteśmy współobywatelami świętych. Wir sind nicht allein Himmelsbürger, sondern mit allen Gläubigen zusammen. A więc nie jesteśmy samymi na tej drodze, czy tymi pielgrzymami, obywatelami, tylko jesteśmy z innymi razem. Wir dürfen uns gegenseitig stärken in diesem Bewusstsein. My możemy jedni drugich się pokrzepiać w tej świadomości. Darum bin ich jetzt nach Polen gekommen. Dlatego też przyjechałem do Polski. Um euch daran zu erinnern,
dass ihr Himmelsbürger seid. Aby wam o tym przypomnieć, że jesteście obywatelami nieba. Genauso wie die Gläubigen in der Schweiz. Tak samo jak wierzący w Szwajcarii. Das ist die horizontale Verbindung der Himmelsbürgerschaft. To jest ta poziome połączenie tego pielgrzymstwa niebiańskiego. Aber es gibt etwas zweites noch, das ist noch höher. Ale jest jeszcze coś drugiego, ta rzecz jest wyższa. Wir sind Hausgenossen Gottes. My jesteśmy domownikami Boga. Als Himmelsbürger sind wir unmittelbar mit Gott verbunden. Jako domownicy Boga jesteśmy bezpośrednio z Nim powiązani. Das ist die vertikale Verbindung. I to jest ta pionowa łączność. Unser Bürgertum ist in den Himmel. A więc nasza ojczyzna jest w niebie. Und wir haben eine Hoffnung. I mamy nadzieję. Eine Erwartung. Oczekujemy czegoś. Wir erwarten den Herrn Jesus als Heiler. My oczekujemy Pana Jezusa jako Zbawiciela. Eine Schwester in der Schweiz, die schon alt war. Jedna siostra w Szwajcarii, która była już stara, die fragte mich über diesen Vers. Pytała mnie kiedyś odnośnie tego wiersza. Und sie sagte, den kann ich nicht verstehen. I ona powiedziała, ja nie mogę tego zrozumieć. Ich habe den Herrn Jesus doch als Heiland erfahren bei meiner Bekehrung. Ja przecież poznałam Pana Jezusa jako Zbawiciela podczas nawrócenia. Und jetzt erwarte ich ihn vom Himmel nicht als Heiland. A teraz oczekuję go z nieba nie jako Zbawiciela, sondern als Bräutigam, ale jako oblubieńca, der die Versammlung seine Braut zu sich nehmen will. Który weźmie zgromadzenie jako swoją oblubienicę do siebie. I fragte sie, ist ihr Leib schon erlöst? Ist ihr Körper schon erlöst? Ducha. Ja zapytałem ją, a czy twoje ciało jest już wykupione? Hast du keine Krankheit und keine Beschwerden? Czy ty już nie chorujesz i nie masz żadnych cielesnych trudności? Dann begann sie mir lang zu erzählen, was sie alles hat. To ona zaczęła powoli opowiadać mi, co ona to takiego nie ma. Dann habe ich ihr gesagt, siehst du, du brauchst den Herrn Jesus noch als Heiler. I ja powiedziałem jej wtedy, widzisz, ty potrzebujesz Pana Jezusa jako Zbawiciela. Nicht für deine Seele. Nie oczywiście z powodu swojej duszy, aber für deinen Körper. Ale z powodu ciała. Und das steht genau vor uns. I to właśnie jest przed nami teraz. Wenn der Herr Jesus kommt zur Entrückung, kiedy Pan Jezus przyjdzie, aby nas pochwycić, dann wird unseren Leib der Niedrigkeit umgestaltet. To On przemieni nasze ciała niskości. Das ist so ein treffender Ausdruck für unseren Körper. To jest wyrażenie, które dotyczy naszych ciał. Es ist ein Leib der Niedrigkeit. To właśnie wyrażenie ciało niskości czy ziemskie. Das werden die heute Abend, die 20 Jahre alt sind, nicht so gut verstehen. Die werden die 20-Jährigen unter uns nicht so gut verstehen. Ci, którzy mają 20 lat i są na tej sali, ci do końca tego nie potrafią na pewno zrozumieć. Aber wenn man älter geworden ist, ale kiedy jest się starszym, dann empfindet man, dass der Körper ein Körper der Niedrigkeit ist. To wtedy zaczyna się coraz bardziej widzieć, że to ciało jest ciałem z niskości. Der Schwachheit. Te słabości. Und es gibt Dinge, die Gott uns sendet in unserem Körper. Że jest to ciało niskości, a Pan zsyła różne rzeczy na nasze ciało. Und er macht uns klar, dass er uns das nicht mehr wegnimmt. Er macht klar, dass er diese Krankheit nicht mehr wegnimmt. I on niekiedy nam jasno pokazuje, że nie zabierze nam tych chorób. Einer der Brüder hat heute Abend gelesen im zweiten Korintherbrief. Jeden z braci przeczytał dzisiaj wieczorem z listu drugiego do Koryntian. Wie der Apostel Paulus etwas bekommen hat. Jak apostoł Paweł otrzymał, czy zachorował na pewno chorobę. Einen Dorn im Fleisch. Otrzymał cierń w swoje ciało.
Das war eine körperliche Beschwerde. To była cielesna trudność, choroba. Und dafür fleht er dreimal zum Herrn. I z tego powodu też trzy razy błagał Pana. Und der Herr hat geantwortet, das nehme ich dir nicht mehr weg. A Pan odpowiedział mu, tego ci nie zabiorę. Meine Gnade genügt dir. Wystarczy ci łaska, którą masz ode mnie. Nimmt der Herr das dem Paulus nie mehr weg? Pan nie zabrał tego Pawłowi nigdy. A czy nigdy tego już mu nie zabierze? Doch es kommt ein Tag, wo auch das weggenommen wird. Przyjdzie dzień, w którym będzie mu to zabrane. Wenn der Herr Jesus kommt, kiedy Pan Jezus przyjdzie, aby nas pochwycić, dann hören alle Schwierigkeiten auf, to wtedy wszystkie trudności ustaną. Auch die Schwachheit unseres Körpers, również i słabości naszego ciała. Und er wird uns verwandeln, i on nas przemieni zur Gleichförmigkeit seines Körpers der Herrlichkeit. W ciało podobne jego uwielbionemu ciału. Warum nicht? Endlich nicht. Das gleicht mir. Wir werden einen Auferstehungskörper bekommen. My otrzymamy zmartwychwstałe ciało. Wie der Herr Jesus als Auferstandener unter den Seinen war. Tak jak Pan Jezus był zmartwychwstały pośród swoich. Und unser Herr Jesus ist in diesem Auferstehungsleib in den Himmel gegangen. I Pan Jezus w tym zmartwychwstałym ciele wszedł do nieba. Und ist in diesem Leib verherrlicht worden. I w tym ciele został uwielbiony. Und auch wir werden verwandelt. I również i my będziemy przemienieni. Und wir werden eintreten in die Herrlichkeit des Himmels. I my wstąpimy w chwałę niebios. Und wir können uns fragen, wie das denn geschehen wird. I my możemy się pytać, jak to się stanie. Das ist eine gewaltige Veränderung. To będzie potężna przemiana. Aber Gott wird das bewirken. Ale Bóg to uczyni. Und zwar mit der Kraft, mit der er alle Dinge sich unterwerfen kann. I uczyni to z siłą, którą może poddać wszystkie rzeczy sobie. Und der Apostel fährt fort im Kapitel 4. I teraz apostoł Paweł dalej biegnie myślami do w rozdziale 4. Und ruft uns zu, steht fest im Herrn. I pisze tutaj, bądźcie mocni, czy stójcie mocno w Panu. Lebet hier auf Erden als Himmelsbürger. Żyjcie tu na ziemi jak obywatele nieba. Das macht uns zu Fremdlingen auf der Erde und unterscheidet uns von den Ungläubigen. I to czyni nas obcymi na tej ziemi i odróżnia nas od niewierzących. Stehet fest im Herrn. Stójcie mocno w Panu. Dann spricht er zwei Schwestern mit Namen. A teraz nazywa, czy zwraca się do dwóch sióstr po imieniu. Es ist interessant, sich zu beschäftigen mit den Geschwistern von Philippi. Bardzo jest interesujące zajmować się wierzącymi w Filipii. Wir kennen mindestens fünf Geschwister persönlich. Przynajmniej pięć osób znamy z tego zboru osobiście. Und die waren ganz verschieden voneinander. A oni byli bardzo, bardzo różnili się od siebie. Da gab es einen rauen Gesellen, der Kerkermeister. Był ten stróż więzienny w Filipii. Dann gab es eine vornehme Dame, die Lydia. Była też bardzo znamienita niewiasta imieniem Lydia. Die hat mit roten Stoffen gehandelt. Ona handlowała purpurą. Wahrscheinlich etwas mit Mode zu tun gehabt. Być może miała cośkolwiek do czynienia z modą. Und dann gab es den Epaphroditus. Później znamy też Epafrodyta. Einen geliebten und treuen Bruder, umiłowanego i wiernego brata, wie man zehn gebrauchen könnte in jeder Versammlung.
który wie man es wäre zu wünschen, dass es in jeder Versammlung 10 Epaphroditus hätte. O którym można by powiedzieć, że trzeba by sobie życzyć, aby w każdym zgromadzeniu było takich 10. So ein Bruder, der zum Segen für alle. To był to brat, który był dla wielu wielkim błogosławieństwem. Aber dann gab es noch diese zwei Schwestern. Ale też i były dwie siostry. Evodia und Syntyche. Evodia i Syntycha. Ich habe schon darüber nachgedacht, was wohl geschehen ist. Ja też często myślałem, cóż to się takiego stało. Als dieser Brief des Apostels Paulus nach Philippi kam, kiedy ten list do apostoła Pawła dotarł do Filipy, da haben sie sicher den Brief vor der ganzen Versammlung vorgelesen. To zapewne ten list był przeczytany przed całym zgromadzeniem. Und das war schon etwas schwierig für Sündige und Evodia. I na pewno to było coś bardzo trudnego dla Syntychy i Evodii. Dass sie vor allen genannt wurden. Że były one nazwane po imieniu wobec całego zboru. Die hatten etwas gegeneinander. One miały coś pomiędzy sobą. Das kommt manchmal vor zwischen Schwestern. Takie coś zdarza się pomiędzy siostrami. Das kommt auch manchmal vor zwischen Brüdern. Coś takiego zdarza się również między braćmi. Das kommt dann vor, wenn nicht Christus unser Herz erfüllt. A dzieje się tak wtedy, kiedy nie Chrystus wypełnia nasze serca. Und das kommt dann vor, wenn wir egoistisch denken. I przychodzi to również wtedy, kiedy myślimy egoistycznie. Das ist der große Gegensatz, den wir in Philipper 2 finden. To jest właśnie to przeciwieństwo, które znajdujemy w liście do Filipian. Da sagt der Apostel diesen Satz. I apostoł Paweł mówi to, wypowiada to zdanie. Alle suchen das ihrige, nicht das, was Jesus Christus ist. Że wszyscy szukają swojego, a nie tego, co jest Chrystusa. Möchte euch fragen, wie es bei euch ist hier in Orzesze. Chciałbym zapytać się was, jak to jest u was w Orzeszu. Geht es euch hauptsächlich eure eigene Ehre? Czy wam chodzi właściwie o swoją własną chwałę? Euren egoizmus? O wasz egoizm? Oder geht es euch wirklich Christus Jesus? Albo chodzi wam w rzeczywistości o Jezusa Chrystusa? Das ist das Problem von allen Schwierigkeiten. To jest problem, czy powodem wszystkich trudności. Von den Problemen in den Ehen? Problemem powodem problemów w małżeństwach, problemen in den Familien, powodem problemów w rodzinach, die Probleme in der Versammlung, i w zgromadzeniu. Das ist dieser grandiose Egoismus, der uns manchmal kennzeichnet. To jest egoizm, stały egoizm, który nas ciągle charakteryzuje. Und das war auch das Problem dieser zwei Frauen. I to również było problemem tych dwóch sióstr. Aber etwas vergisst der Apostel nicht dabei. Ale o czymś nie zapomniał apostoł Paweł przy okazji. Er vergisst nicht die Praxis dieser beiden Frauen. On nie zapomniał o praktycznym życiu tych dwóch niewiast. Und er vergisst nicht ihre christliche Stellung. I on też nie zapomniał o ich stanowisku w Chrystusie. Er sagt, was das praktische Leben anbetrifft. On powiedział o tym, co dotyczyło ich praktycznego życia. Haben sie mit mir gekämpft im Evangelium. Że one ze mną walczyły w Ewangelii, wespół w Ewangelii. Und was ihre christliche Stellung anbetrifft, a jeśli chodzi o ich stanowisko w Chrystusie, stehen ihre Namen im Buch des Lebens. To ich imiona są zapisane w Księdze Żywota. Aber es ist natürlich störend in einer Versammlung. Ale jest oczywiście to, porusza zgromadzenie, wenn Geschwister gegeneinander sind. Jeśli wierzący są skłóceni pomiędzy sobą, czy przeciwko siebie. Und er bittet jetzt einen geliebten Bruder, i on teraz prosi umiłowanego brata, dass er diesen zwei Schwestern beisteht, aby on był
bliski tym dwóm siostrom. Habt ihr das schon versucht? Czy próbowaliście już coś takiego uczynić? Das ist keine einfache Aufgabe. To nie jest łatwe zadanie. Aber ich glaube, der Apostel meint hier Epaphroditus. Ale ja uważam, że apostoł Paweł myśli teraz tu o Epafrodycie. Und dieser Epaphroditus hatte die rechte Haltung zu helfen. A ten w swoim właściwym postępowaniu mógł pomóc. Er fährt dann fort und sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Dalej czytamy, radujcie się w Panu zawsze. Und weil das so wichtig ist, sagt er es noch einmal. I ponieważ to jest takie ważne, powtarza to raz jeszcze. Und er fordert uns auf, unsere Milde, ich weiß nicht, was bei ihm steht, kund werden zu lassen. On jeszcze mówi, że byśmy byli łagodnymi. Pisze w dalszym wierszu, u nas jest o skromności, a tu powinno być o łagodności chyba między, nie? Wir sollen nicht umgehen miteinander mit Schärfe und harten Worten. My nie powinniśmy obchodzić się jedni z drugimi z ostrością i z takimi twardymi słowami. Nein, milde und Nachgiebigkeit soll uns kennzeichnen. Nie, ale powinna to być łagodność i takie uniżenie, czy skłanianie się. To powinno nas cechować. Und auch Unterwürfigkeit untereinander. Ale również uniżność, uniżanie się jeden przed drugim. Rebellion ist ein zerstörender Grundsatz. Rebelia, czy sprzeciwianie się, jest tym jest niszczącą zasadą. Sich gegenseitig unterwerfen ist ein heilender Grundsatz. Natomiast i jeden przed drugim się uniżać, to jest właśnie zasada, która leczy. Wir denken manchmal, milde sein sei Schwäche. My niekiedy też i mylimy łagodność ze słabością. Aber milde sein ist geistliche Stärke. Ale być łagodnym to jest duchowa siła. Das ist, was der Herr gebraucht, um zum Ziel zu kommen mit uns. To jest właśnie to, co Pan używa, aby z nami dojść do celu. Wir sollen unsere Milde allen zeigen, allen Menschen. My powinniśmy tę łagodność okazywać przez cały czas wszystkim ludziom. Im Bewusstsein, dass der Herr Jesus wiederkommt. W tej świadomości, że Pan Jezus przyjdzie znowu. Das ist die lebendige Erwartung seines Kommens. To jest właśnie te żywe oczekiwanie na Jego przyjście. Wir denken an eine Begebenheit, die der Herr Jesus erzählt hat, als er auf Erden war. My również możemy wspomnieć o pewnym wydarzeniu, o którym Pan Jezus opowiadał, będąc na ziemi. Dass ein Knecht sagt, mein Herr, verzieht zu kommen, er kommt nicht. Kiedy jeden sługa powiedział, mój Pan zwleka z przyjściem swoim. Und dann begann er seine Mitknechte zu schlagen. I zaczął bić współsługi swoje. Wenn wir leben in der lebendigen Erwartung des Kommens des Herrn, kiedy żyjemy w tym żywym oczekiwaniu na przyjście Pana, dann können wir wirklich in Milde miteinander umgehen. To wtedy będziemy umieli w łagodności obchodzić się jedni z drugimi. Niemals auf Kosten der göttlichen Wahrheit. Ale nigdy kosztem Bożej prawdy. Aber auch die göttliche Wahrheit muss nicht mit Härte verteidigt werden, sondern mit Milde. Ale również Boża prawda nie może być podawana w ostrych słowach, tylko w łagodnych. Er fährt dann fort und sagt, seid um nichts besorgt. Dalej czytamy, nie troszczcie się o nic. Das bedeutet nicht, dass wir nicht vorausplanen sollen. To nie oznacza, że nie możemy niczego sobie zaplanować. Wenn der Herr uns etwas zeigt, was wir verändern sollen in unserem Leben. Jeśli Pan nam coś pokazuje, co powinniśmy zmienić w naszym życiu. Wir wohnen selbst in einem großen Haus. My mieszkamy razem, mieszkamy w wielkim domu. Das war, dieses Haus war ein Geschenk des Herrn für uns mit unserer großen Familie. Ten dom był podarunkiem Pana dla wielkiej rodziny. Die Kinder konnten sich verteilen im Haus. Dzieci mogły się gdzieś przejść do swoich pokoi.
Das hilft für den Frieden in der Familie. To pomaga oczywiście w tym, żeby w rodzinie był pokój. Aber jetzt sind die Kinder groß. Ale dzieci kiedy dorastają? Und ich habe eine Krankheit bekommen. I to ja zachorowałem, kiedy dzieci dorosły. Und der Herr hat uns gezeigt, dass wir ausziehen müssen aus diesem Haus. I on mówi teraz o sobie, przepraszam, bo ja to troszeczkę inaczej przetłumaczyłem. I Pan nam pokazał, że powinniśmy z tego domu się wyprowadzić. Und in eine kleinere Wohnung ziehen. Aby zamieszkać w małym mieszkaniu. Seid nicht besorgt bedeutet nicht vorauszuplanen. Nie troszczyć się to nie oznacza nie planować czegoś. Aber die Bedeutung ist sich nicht niederdrücken lassen durch Schwierigkeiten des Lebens. Ale znaczenie tego wiersza jest takie, aby nie dać się przytłoczyć przed rzeczy tego, które stykamy się, z którymi stykamy się w tym życiu. Wenn etwas Schwieriges kommt in unserem Leben, jeśli coś trudnego spotyka nas w naszym życiu, dann haben wir die große Möglichkeit, das vor Gott im Gebet zu bringen. To mamy wtedy wielką możliwość, aby to przedłożyć naszemu Bogu. Mit Gebet und Flehen und Danksagung. W modlitwie, błaganiach, z dziękczynieniem. Gebet ist für die kleinen Schwierigkeiten des Lebens. Modlitwa jest używana w przypadku tych małych trudności życiowych. Flehen ist für die großen Schwierigkeiten des Lebens. Błagania występują wtedy, kiedy mamy wielkie trudności w życiu. Und danksagen dürfen wir für die guten Dinge, die Gott uns schenkt. A dziękować możemy za dobre rzeczy, które Bóg nam powierza. Und wenn wir das im Vertrauen zu Gott tun, a jeśli to czynimy w zaufaniu do Boga, dann kommt von Gott sein Friede. To wtedy od Boga spływa pokój. Die Geschwister lesen manchmal diesen Vers nicht genau. Wierzący bardzo często nie czytają tego wiersza dokładnie. Und sie meinen, er bedeutet, dass wir den Frieden Gottes bewahren sollten. A rozumie się to potocznie w ten sposób, że powinniśmy zachowywać Boży pokój. Aber genau das umgekehrte steht da. Ale akurat tu jest napisane coś całkiem odwrotnego. Der Friede Gottes bewahrt uns. Pokój Boży nas zachowuje, nas strzeże. Wenn du Vertrauen hast zu Gott, jeśli masz zaufanie do Boga, dann kommt sein Friede, to spływa wtedy Jego pokój. Und er bewahrt dein Herz und deinen Sinn. I on strzeże twojego serca i twoich myśli. Er beruhigt deine Empfindungen. On uspokaja twoje odczucia. Und er macht deine Gedanken ruhig. I on uspokaja twoje myśli. Es gibt einen Psalmvers. Jest jeden wiersz zapisany w psalmie. Bei der Menge der Gedanken. Przy wielu myślach. Erfüllten deine Tröstungen meine Seele mit Wonne. To twoje pocieszenia mnie uspokajają z wonnością. Und das ist der Sinn dieses siebten Verses. I to właśnie jest sensem tego wiersza siódmego. In Vers 8 fordert er uns auf. W wierszu ósmym Bóg żąda od nas sich mit dem Guten zu beschäftigen. Abyśmy zajmowali się rzeczami dobrymi. Alles was wahr, alles was würdig, alles was gerecht, alles was rein, alles was lieb. Wszystkim co prawdziwe, poczciwe, sprawiedliwe, czyste, miłe. Wenn man manchmal die Unterhaltungen hört der Geschwister, kiedy słyszymy o postępowaniu wierzących, und man ist manchmal selbst mit dabei so zu reden, kiedy jest się samemu w gronie wierzących i rozmawia się z nimi, da müsste man denken, dass hier steht, to często powinniśmy myśleć, co tu jest napisane. Alles was verkehrt, alles was falsch, alles was schwierig ist. To by się trzeba było powiedzieć, wszystko co jest przewrotne, co jest trudne, co jest ciężkie, to rozważajcie. Aber genau das Gegenteil steht hier.
Ale akurat napisane jest tu całkiem coś odwrotnego. Wir müssen uns manchmal mit schwierigen Dingen beschäftigen. My oczywiście musimy niekiedy zająć się rzeczami trudnymi. Aber wir sollten es nur tun, so viel wie nötig. Ale my powinniśmy to czynić tylko na tyle, ile to jest konieczne. Und sich dann wieder mit dem Guten beschäftigen. A później raczej zajmować się tym, co dobre. Und sich daran freuen. I z tego się cieszyć. Ist es nicht schön, etwas Gutes im Bruder zu sehen? Czy nie jest to coś pięknego widzieć rzecz dobrą u brata? Und sich daran zu freuen? I tym się cieszyć? Und in Vers 9 wird uns dann noch gezeigt. A w wierszu 9 jeszcze jest nam pokazane, wie wichtig der Gehorsam ist. Jak ważną rzeczą jest posłuszeństwo. Der Apostel sagt, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt. Apostoł Paweł pisze, czego nauczyliście się, co przyjęliście, słyszeliście i co widzieliście u mnie. Der Apostel Paulus hat nicht nur gepredigt mit seinem Mund. Apostoł Paweł nie tylko zwiastował czy głosił kazania swoimi ustami, sondern er hat gepredigt mit der ganzen Kapazität seines Lebens. Ale on również głosił całą swoją osobowością w swoim życiu. Er konnte sagen, was ihr an mir gesehen habt. On mógł powiedzieć to, co żeście u mnie widzieli. Dieses tut. To czyńcie. Das ist gehorsam. To jest posłuszeństwo. Und dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. I wtedy Bóg pokoju będzie z wami. Gott macht dem gehorsamen Glaubenden seine Gegenwart fühlbar. On, Bóg wypełnia wierzącego, który w posłuszeństwie pielgrzymuje. Und das ist das Höchste, was wir in der Praxis unseres Glaubenslebens erfahren können. I to jest to najwyższe, co my możemy doznać na drodze wiary. Wenn Gott seine Gegenwart fühlbar macht, kiedy Bóg okazuje swoją obecność, und unseren praktischen Weg bestätigt. I potwierdza naszą praktyczną drogę. Und er kann nur einen Weg des Gehorsams zum Worte Gottes bestätigen. A on może tylko potwierdzić drogę posłuszeństwa Słowu Bożemu. Wie kostbar ist es, wenn er zu dir sagt? Jakie to cudowne jest, kiedy on mógłby powiedzieć do ciebie: In dieser Sache hast du nach dem Wort Gottes gehandelt. W tej rzeczy postąpiłeś zgodnie ze Słowem Bożym. Das macht uns niemals hochmütig. To nigdy nie uczyni nas pysznymi. Nein, wir empfinden es dann als Gnade. Nie, my odbierzemy to jak z łaski. Es gibt drei wichtige Ausdrücke in der Bibel. Znamy trzy wyrażenia, ważne wyrażenia zawarte w Biblii. Wenn es um Gott und den Frieden geht. Jeśli chodzi o Boga i pokój Jego. Die erste ist in Römer 5. Pierwsze miejsce jest zawarte w liście do Rzymian, 5 rozdział. Da geht es um Frieden mit Gott. Tam chodzi o pokój z Bogiem. Wie bekommt ein Mensch Frieden mit Gott? Jak otrzymuje pokój, człowiek pokój z Bogiem? Wenn er glaubt an den Namen und das Werk des Herrn Jesus. Kiedy on uwierzy w dzieło i w imię Pana Jezusa. Also durch Glauben bekommt man Frieden mit Gott. A więc przez wiarę otrzymuje się pokój z Bogiem. Aber dann kommt der Friede Gottes hier. Ale potem jeszcze mamy pokój Boży, o którym czytaliśmy tutaj. Und die bekommt ein Gläubiger, wenn er Gott vertraut. A ten otrzymuje wierzący, kiedy Bogu ufa. Und der Gott des Friedens kommt persönlich und macht seine Gegenwart fühlbar. A Bóg pokoju przychodzi osobiście i wypełnia, czyni ten pokój. Dem Glaubenden, der gehorcht. Temu wierzącemu, który jest posłuszny. Ich fasse zusammen. Ja to chcę teraz podsumować. Durch Glauben bekommt man Frieden mit Gott. Przez wiarę otrzymujemy pokój z Bogiem. Habt ihr alle Frieden mit Gott? Czy wszyscy macie pokój z Bogiem? Oder sind noch solche da, die sich noch nicht bekehrt haben?
Ale czy są może tacy tutaj, którzy się jeszcze nie nawrócili? Dann bitten wir dich, das heute zu tun. Poprosimy Ciebie, abyś to dzisiaj uczynił. Die Sünden Gott bekennen. Wyznaj grzechy Bogu. Und glauben an den Namen und das Werk des Herrn Jesus. I uwierz w dzieło i w imię Pana Jezusa. Und wenn du dich dann auf dieses Erlösungswerk stützest, a kiedy uchwycisz się albo spoczniesz na tym dziele wykupienia, dann kommt dein Gewissen zur Ruhe. To wtedy sumienie twoje zostanie uspokojone. Glauben gibt Frieden mit Gott. A więc wiara daje pokój z Bogiem. Vertrauen gibt den Frieden Gottes. Zaufanie daje Boży pokój. Und Gehorsam erfährt den Gott des Friedens. A posłuszeństwo doznaje, czy uchwyca pokoju Bożego. Wir haben es mit einem wunderbaren Gott. My mamy z cudownym Bogiem do czynienia. Er ist gnädig und barmherzig. On jest łaskawy i miłosierny. Er hat viel Geduld. On ma wiele cierpliwości z nami. Aber es ist sein Bemühen. Ale jego troską jest, dass unser Vertrauen in ihn wächst, aby zaufanie nasze co do niego wzrastało. Und dass wir unser Leben leben im Gehorsam zu seinem Wort. Aby nasze życie było życiem posłuszeństwa w stosunku do jego słowa. Dann wird er uns segnen. To wtedy on nam będzie błogosławił. Unsere Familie, nasze rodziny. Und auch die örtliche. I również miejscowe zgromadzenie. Glauben, Vertrauen, przez wiarę, zaufanie i posłuszeństwo.